W niedzielę 26 czerwca w Nowej Wsi odbyła się ważna uroczystość dla lokalnej społeczności, ale też i dla bezpieczeństwa przeciwpożarowego naszej gminy. Oficjalnie do użytku oddano rozbudowaną remizę Ochotniczej Straży Pożarnej. Pełni ona ważną funkcję integrującą lokalną społeczność. Korzystają z niej nie tylko druhowie, ale też i panie z koła gospodyń wiejskich, babeczki z pieprzem i solą. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku, wciągnięcia flagi państwowej na maszt i odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego wspólnie z orkiestrą Dentą OSP pod batutą Zygmunta Juszkiewicza. Po czym przybyły gości powitał prezes OSP Nowa Wieś Marek Pyrka. W tym gronie znaleźli się przedstawiciele Urzędu Miejskiego na czele z burmistrzem Piotrem Kozłowskim i jego zastępcami Dorotą Stępień i Mirosławem Pułkowskim, radni Rady Miejskiej na czele z przewodniczącym Rafałem Suchermanem, powiatowe i gminne władze Ochotniczej Straży Pożarnej, przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych z policji i nadleśnictwa, a także dyrektorzy jednostek współpracujących z OSP, społeczność Nowej Wsi i okolicznych miejscowości. Uroczystość swą obecnością uświetniły też poczty sztandarowe jednostek OSP z terenu gminy Kozienice. W swym wystąpieniu prezes przybliżył też historię jednostki i jej rolę w życiu tej miejscowości. Jednostka powstała w 1914 roku. Wówczas też wybudowano drewnianą strażnicę. W 1981 roku po wielu latach budowy postawiono murowaną remizę. W 2006 roku budynek przeszedł pierwszą modernizację. Teraz został rozbudowany i unowocześniony. Remont zaczął się w roku ubiegłym, a w tym dobiegł końca. Powstały nowe pomieszczenia, nowa elewacja, parking i nowe zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku. W sumie w ostatnich 3 latach gmina zainwestowała w jednostkę prawie 1 000 000 zł. Szanowni Państwo, goście, druhowie strażacy, Szanowni Państwo, dzień dzisiejszy to duże święto nie tylko dla druhów strażaków, ale i dla mieszkańców naszej miejscowości. Oficjalne otwarcie zmodernizowanej remizy strażackiej stanowi doskonały moment do przeprowadzenia uroczystej zbiórki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi. Dzisiejszy apel z okazji rozbudowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi nie byłby możliwy bez pracy wielu pokoleń strażaków, mieszkańców Nowej Wsi, którzy współdziałali na rzecz rozwoju jednostki OSP, miejscowości oraz regionu. Z całych sił staramy się podtrzymać tradycje naszych poprzedników, którzy od ponad 100 lat działali w trudnych okresach historii. Po wystąpieniu prezesa minutą ciszy uczczono pamięć tych druhów, którzy odeszli, w tym zmarłego ostatnio Mariana Krupę, który w szeregach OSP Nowa Wieś był przez 63 lata. Po czym przyszedł czas na odznaczenia zasłużonych osób oraz druhów i druhen. Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie Mieczysław Jelonkiewicz, Grzegorz Kowalski i Mariusz Kowalski. Srebrnym medalem burmistrz Piotr Kozłowski, druhny Elżbieta Ślażyńska i Justyna Krześniak oraz druhowie Rafał Kowalski, Tomasz Tyniecki, Mateusz Zielony i Mateusz Pyrka. Brązowy medal otrzymały druhny Justyna Kowalska, Paulina Kondeja i Klaudia Jaworska oraz druh Grzegorz Tyniecki. Ponadto 8 osób zostało uhonorowanych odznaką Strażak Wzorowy, a 20 oddział gminny Związku OSP nadał odznakę za wysługę lat. Po czym nastąpiło symboliczne otwarcie budynku zmodernizowanej strażnicy. Goście i przedstawiciele lokalnej społeczności zostali poproszeni o przecięcie wstęgi. Następnie ksiądz proboszcz ze Świerży Górnych Andrzej Mizak pobłogosławił obiekt i go poświęcił. Kolejnym miłym akcentem było wręczenie symbolicznych pamiątek jako wyraz uznania za wkład w rozbudowę strażnicy OSP. Otrzymali je burmistrz Piotr Kozłowski, przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Sucherman, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej brygadier Kamil Bieńkowski oraz wykonawca tej inwestycji, właściciel firmy Budomont Bartłomiej Głowicki. Po tym miłym akcencie przyszedł czas na przemówienia okolicznościowe. Z satysfakcją i z dumą mogę powiedzieć, że w tej kadencji, tylko w tej jednej jednostce zainwestowaliśmy ponad 1 000 000 zł. Kiedy spotykałem się z prezesem, na początku nieśmiało mówił, że przydałyby się jakieś prace w garażu, kosztują aż 6 000 zł, no i warto byłoby wymienić opony w samochodzie, bo mają już prawie 20 lat. Rozbudowa remizy raczej była marzeniem nierealnym. Fajnie było o tym mówić, ale chyba nikt do końca z was nie liczył, że to się uda. Natomiast
Ja spotkałem tutaj ludzi życzliwych, ludzi sympatycznych, ludzi otwartych, ludzi dobrze zorganizowanych, ludzi pracowitych, takich, którzy coś od siebie chcą dać innym. Dlatego wiedziałem, że warto z was inwestować. W swym wystąpieniu burmistrz zaznaczył też, że z obiektu oprócz strażaków będą też korzystać panie z koła gospodyń wiejskich, babeczki z pieprzem i solą. Cieszę się, że pod tym dachem w tak harmonijny sposób łączą się dwa cele. Bezpieczeństwo i zachowanie dziedzictwa kulturowego i tradycji, czyli jednostka OSP i koło gospodyń wiejskich. Ale myślę też, że ten budynek będzie służył wszystkim mieszkańcom. Że tutaj wy na czele z panem sołtysem będziecie angażowali się jak zawsze we wspólne święta, wspólne wydarzenia. To bardzo ważna jednostka w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie naszego powiatu. Realizuje wiele zadań, nie tylko operacyjnych, ale również wiele inicjatyw i zadań, które mają na celu propagowaniu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu kozieńskiego. Bardzo serdecznie z tego miejsca dziękuję panu burmistrzowi, że zauważył potrzebę rozbudowy tego obiektu, a co ważniejsze, w przeciągu roku zrealizował tą inicjatywę. Za to panie burmistrzu bardzo serdecznie dziękuję za to, że pan wspiera tą działalność ochotniczego pożarnictwa. Życzę wam, aby ten obiekt oprócz tego, że będzie waszym drugim domem, to żeby był takim symbolem życzliwości i otwartości na drugiego człowieka. O tym, jak ważna jest to inwestycja dla lokalnej społeczności, mówiła przewodnicząca koła gospodyń wiejskich. Z tego miejsca mogę zapewnić, że zrobimy wszystko, by w 100% wykorzystać potencjał i możliwości, jakie daje nam ta rozbudowa. Panie burmistrzu, podejmując decyzję o realizacji tej inwestycji, zainwestowaliście nie w budynek, ale w nas, mieszkańców Nowej Wsi, w nasz rozwój, wspieranie kultury, w możliwość działania na rzecz lokalnej społeczności i szeroko rozumianej integracji. Życzenia i gratulacje przekazali też wiceprezesi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Marek Drapała i Mieczysław Jelonkiewicz. Druh Jelonkiewicz podziękował też wszystkim osobom zaangażowanym w to przedsięwzięcie. Prowadzący uroczystość brygadier Paweł Kowalski, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, poinformował, że list gratulacyjny i medal pamiątkowy przekazał senator Stanisław Karczewski. Wpłynął też list gratulacyjny od ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego. Uroczystość zakończyła się złożeniem meldunku. Dowódcą uroczystej zbiórki był druh Mateusz Zielony. W tym samym dniu w godzinach popołudniowych odbył się przy odnowionej remizie w Nowej Wsi festyn rodzinny. Partnerem tego wydarzenia była Enea Wytwarzanie.